Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Nordgardu, witam serdecznie. A kurde, ciężki żywot wikinga. Dawno odcinka nie było, przyznam się bez bicia i cośmy w ogóle mieli tu zrobić? Mamy cele, zmniejsz posterunek kruków. Czyli dobra, musimy się dostać na ten posterunek kruków. Okej, jak tutaj sytuacja z naszą kolonią wygląda? Też już całkiem rozbudowano mamy tą kolonię. Także powinno być spoksik. Dobra, to widzę ten teren, musimy teraz zacząć przejmować. Tylko czy... Aha, mamy za dużo jedzenia w ogóle. Musimy jakiś spichlerz zrobić, to na pewno. A jak nie spichlerz, to jakiś teren odkryć. Może tu... Nie, tutaj są... Jakieś goście, jacyś goście tu są, a tutaj... No tak średnio widzę. Dobra, zrobimy na początku spichlerz. Żeby wybudować spichlerz, potrzebne nam będzie... Co nam będzie potrzebne? Kurde, jest przyzwyczajenia, jak gram w Rewarda, klikam 1, 2, 3, 4, żeby stopować giereczkę. A tutaj przecież nie ma takiego czegoś, jak stopowanie gry. A szkoda. Pano by było. Spichlerz jest tutaj. Ja mogę ten spichlerz postawić. Żeby tu mogę spichlerz postawić. Dobra, to trzeba tu mieszkańca jakiegoś wysłać. W ogóle wydaje mi się, że troszkę za głośno mam giereczkę. Także przyciszymy tutaj trochę. Żeby nie było lipy. Dobra, go spichlerz. Idziesz. Buduj ziomeczku, mnie ten spichlerz. I gdzie my mamy... Tu mamy naszego dowódcę. To co już z tego, że mamy dowódcę, jak my żadnej armii nie mamy. Gdzie my mamy jakieś budowle do badania armii? Aha, tu już wykopali w ogóle. Dobra, to wiecie co? Gdzie my mamy budynki do badania armii? Halo. My nie robiliśmy takich budynków żadnych. Tu jest uzdrowiciel. Tu jest chata główna. O, wojownicy. Dobra, dawać mi wojowników. To możemy rozpierdzielić. Jak nam już wszystko wykopali. Tu mamy dróg uzdrowicieli. A to drwala. Aha, tu są zwiadowcy. Dobra, tu jest zwiadowiec, tam jest uzdrowiciel. A co ten zwiadowiec robi? Odkrywa teren. No i dobra. To mi się podoba. To mnie się podoba. Dobra, spichlerz jest zbudowany. Jedzenko nam się odkłada. Także dobra, bierzemy tych wojowników dwóch. Dodatkowo bohatera i trzeba odkrywać tereny. Trzeba odkrywać tereny. A ta drwala, uzdrowiciela. O, tu jest obóz tarczowników. Miał się budować, ale widzę tutaj nikt nie budował tego. Mamy też wolne owce, które możemy wziąć do owczarni. Tak to nam będą produkować żarełko. Jak najbardziej jestem za tym. Nadal mi się wydaje, że jest za głośno. Może tak dam, co? Dobra. No, on jest taki smutny. Aha, bo to choróbsko jakieś. Plaga szczurów jakieś, o matko. O nie, to nieźle. Dobra, o kurde. Co te choklipki mnie tu? Czy ja dam radę? O Jezu. Ciężko będzie. Kościu, dawaj. Nie no, chyba damy radę. Chyba. Słuchajcie. Pojedyncze bicie. No, come on. Dobra. Nice. Dobra, skolonizujemy sobie ten teren. Siup. Gitarka. Tylko ten teren chyba nam nic nie daje, także... Taki teren 2 na 10, ale tu mamy skały jakieś.
A to drozdrowiciele, okej. Dobra, zdrowiciel, lecz. Czemu oni nie leczą tego naszego? Proszę mi ich leczyć. I tu bym zrobił kopalnię. Kasy nie mamy. O, w dupiu. Czemu nie mamy pieniędzy? Dobra, trzeba jakieś te monety zacząć. Targowisko. Czy my mamy gdzieś targowisko? Kurde. Nie pamiętam, co my w tej osadzie mieliśmy, ale chyba nie mamy. U mnie się budynki już zaczynają kopcić. Dawaj, dawaj. Robimy targowisko i powinno być gites. Tymi naszymi pieniędzmi. Ale póki co to jest tak średnio. Koloniści będą umierać. Z tegoż powodu. Weźcie mi to, kurde. Naprawię mi to. Dawaj, kościoła, szybciej buduj. Targowisko, potrzebujemy targowiska. Jak najszybciej. No. Także niech tam buduje. O, już. Od razu tutaj paru mieszkańcy. Ściągnę. Hop. Dobra, nice. Idź tutaj. Okej, okay, mamy minus 2. To targowisko daje tylko jedną monetę. Okej. Okay. Ilu tu może iść? Dwóch. Okej, okay, już mamy plus 1. Dobra, nice. Jest dobrze, jest całkiem dobrze. Naprawiajcie to. O, to mieszkaniec musi naprawiać. Dobra. O, naprawiać. Aha, i te owce musimy jeszcze zaciągnąć do tej nowej owczarni. Owce. Owce, owce, owce. Tutaj go. Dobra, mamy 8. Wszystkie są w owczarniach. Darka. Pozdrowiciela. Pozdrowił. Aha, bo ty jest mieszkaniec, okej. Okay. Mieszkańcu, idź coś rób. No i tą kopalnię. A może byśmy jeszcze zrobili port? Dok okrętowy. Też będzie spoko pomysł, bo będziemy mogli na podróż wysłać. Okej. Okay. A oni leczą, coś tam leczą, starają się. Przynajmniej. Tu też ten teren dobrze, ale kurde, nie mamy armii zbytnio. Tutaj też są te dwie babki. Cholera. Brakuje nam armii. Jedzenia mamy bardzo dużo, ale... A, zorganizujemy ucztę, o, to jest dobry pomysł. Niech się ucieszą. A jeszcze to trzeba naprawić, halo, naprawiaj mi to. A drugi niech idzie budować, siup. Tarka. To wiesz jeszcze, fajnie by było, siup, naprawić. Bo z tej strony będą ataki wikingów, kurde, musimy być przygotowani na te ataki. Żeby oni nas nie porobili tutaj. No, wikingowie naprawdę są mocni. Dobra, ile tu ich zostało? Dużo, chyba nie. O, parę zostało. Dobra, spróbujemy wybić chociaż ze dwóch. O, o, dobra, nice. Okej. Okay. Te trzech zostanie, dobra. Jakoś to będzie. Jakoś to będzie. Tutaj jeszcze jest te dwie walkirie. No dobra. Łowca, zorganizuj ucztę. A, zorganizujemy jeszcze jedną ucztę. I tak mamy pełno tego jedzenia. Dobra, to teraz tak trzeba. Siup. Tu przydzielić dwóch ziomków. I wyprawa.
co oni mają zdobywać? W sumie jak to zdobywałem, okej. Okay. Tu mam jeszcze punkty do rozdania, także grube futro weźmiemy sobie. O! To też jest fajne, ale to chyba będzie lepsze. Tylko jednostek będziemy musieli więcej sobie ogarnąć. Jeszcze jedną. O! Chatę siup. Siup. Dobra. Idź tutaj, gościu. Aha, 35 golda potrzebujemy. Dobra, musimy chwilę poczekać. Dobra, idźcie walczyć. No, teraz sobie poradzimy na chillku. Czy tu odsiecz idzie? Okej. Dobra, kolonizujemy to. Wy możecie iść tutaj jeszcze. Oj, walkirie. Ja dam sobie radę. Na te walkirie. Próbuję. Ło, ale one są mocne. Ciężko będzie. Ojej. Nie, nie dam rady. Nie masz szans. Póki co. Póki co to nie ma szans. Strasznie biją. Trzeba naprawdę dobrą armię na tę walkirię. Dobra, tych goblinów to chyba damy radę, co? Dawać bojownicy. Ojoj, tu uciekaj. Ojoj, tu też. Wiecie. Dobra, nice. Nice. Tu kolonizujemy to. Tu będziemy mieli ruiny jakieś. Okej, okay, zwiadowiec tu będzie potrzebny, dobra. Także go gościu tutaj, obu zwiadowców. Okej. Okay. I potrzebujemy jakiegoś mieszkania, na pewno. Nie ma kto tego wybudować teraz, tak? To on musi. No dobra. Co się dzieje? Atakują nas. O, w dupę. Czekaj. Gościu, kupiec. Chowaj się. Kto to w ogóle nas atakuje? Gaugan. Jarlem zostaliśmy. Nice. Very nice. Dobra. Idź tu, panie kupiec. Budujesz? Buduj to. Musimy populację zwiększyć na pewno. Wojaka straciłem, o Jezu. Co ci uzdrowiciele, oni leczą? Leczenie jednostki tarczownik, aha, okej. Okay. Coś tam leczą, ale za bardzo się do tego nie przykładałem, trzeba przyznać. Mogliby szybciej to robić. No, mogliby to szybciej robić, gałganiarze. Dobra, siup. Teraz zwiadowiec. Go. Uczty na razie nie będę organizować. A zero mnie to będzie kosztować. Aha, bo ja jako jarl chyba dostałem. Ta. Znaczy jak dostałem tą rangę, to i dostałem ucztę. Tak mi się wydaje. I mam jedną darmową ucztę, ale to na razie to nie trzeba. Zadowolenie jest jako takie. Nie jest najgorzej. Aha, to jest mój okręt. Już się przestraszyłem, że jakiś okręt będzie nas tutaj chciał przyatakować. Aha, ja to mogę poniszczyć. Dawaj, niszczymy to. U mnie się będą respić te gałgany. O, a teraz nie będą. Dobra, jest ten zwiadowiec? Gościu.
Tu masz zadanie. Ksiup, odkrywaj to. Heroiny mnie tu odkrywaj. Mieszkańców już mamy dwóch wicenowych. Ale jeszcze zbudował jeden domek, wiecie. Tu zbudował ten domek. Mieszkańc, idź się zajmij tym budowaniem, a ty idź tutaj. Zostań tarczownikiem, gosteczku. Żywności raczej nam nie będzie brakować, ale z tym goldem. Musimy coś jeszcze zrobić, co by nam... A tą kuźnię w ogóle? Nigdy tej kuźni nie robiłem. Może warto tą kuźnię zrobić? Lepsze narzędzia będziemy jakieś wytwarzać. Spróbuję tą kuźnię. Spróbujemy kuźnię. Coś do monet. Targowisko niby możemy. Poczekajcie. A bo tu jest jeden kupiec. Dobra. Mieszkaniec. Aha, ty idziesz tu budować. Dobrze, idź buduj. A ty, gościu, idź zostań. Tutaj pracuj. Targowisko. Okej, okay, tu mamy kolejnego tarczownika. No i co? Fajnie by było przejmować kolejne tereny. Tu jest chyba... Nie, tu jest dwie są. Tu też są dwie. Geyser cię. Nie wiem, czy ten gejzer w ogóle mi jest potrzebny na razie. To by mi się przydało, bo tu mamy skały kamienne. Aha, jeszcze mieliśmy zrobić kopalnię. Gdzie my te skały mieliśmy? Tutaj chyba, nie? Tutaj też są jakieś. Dobra, to tutaj. Okej. Okay. Aha, jeszcze jednego ziomka do kuźni bym wysłał. I dobra, i co ta kuźnia? Produkcja. I rolnikom teraz będę ulepszać narzędzia. No dobra. Niech będzie. Niech będzie. Sporo żelaza mamy to. Czemu nie? Kurde. Ej, spróbujemy chociaż tą jedną walkirię załatwić, co? Dobra, oni się sfokusowali na moim jarlu. Bardzo dobrze. Jarlu może tankować jak najbardziej. Żeby mi woja tutaj. O, nice. Dobra, mamy. Kolonizujemy ten teren. I tu mamy obóz wilków. Sporo tych wilków. Teraz będzie trzeba coś. Dobra, możemy zorganizować ucztę, bo tu szczęście nam spadło. To dawało szczęście. Coś tu się robiło na te szczęście. Wichlarz, a te uważelnie. No dobra, to go tutaj. Idź buduj, gościu. Oj, oj, oj. To atak czy... A, ty znasz, dobra, spoko. Bo jest nasz. Dobra. Później nie ma co robić. Kosteczku. A żeglarz na przykład. O 15% zwiększa. Okej. Okay. Niech kuje. Trzeba pilnować tej kuźni. Żeby nie zapominał. Żeby nie zapominał tutaj ustawiać produkcji w kuźni. To jednak ważna sprawa.
kamieniołom, okej, okay, po zimie. Była zima i nie ma. Okay. Dobra. Kurde, oni nadal smutni chodzą. Poważelnie robią. Bo nam koloniści zaraz będą odchodzić, czy to? Dobra, jest, nice. Szczęście się zwiększyło. Dobrze. Populacja też się zwiększa. Okej, okay, mam jeszcze punkty do rozdania. Dobrze. Zwiększa swój atak i obrona o 25%. O! To chcę. To te walkirie to są mistyczne stwory? Stworzenia? Chyba tak. Co się dzieje? O, w dupę. Ej, naprawiać. Jakieś trzęsienie ziemi, kurdele. Kto to widział? Co to się w ogóle wyprawia? Jeszcze jednego mieszkańca musimy jednak do tej warzelni wysłać, bo tu ciężko te szczęście. Chcemy lepszych domów. Ej, a jakim lepsze domy? O, siu. Nie ma problemu, macie większe domy. O, i od razu się zwiększyło. Kurde, jak głupi, mogę te domy ulepszać i by było z głowy. Dobra, kowal nie ma co robić. Kowal, gościu. Dawaj, kupcom ulepszaj w takim razie. Ty, gościu, idź tutaj, naprawiaj. Okej. Okay. Co, możemy spróbować te wilki tutaj zaatakować. Nie wiem, czy tam radę wilki, nie są jakieś mega OP. Oj, nie zdążyłem uciec. No patrzcie. Te tarczownicy są naprawdę spoko. 800 potrzebujemy żarcia, żeby to przejąć. Dobra. Nie ma problemu, zaraz to zrobimy. Oni nie mają co robić, okej. Okay. Dobra, mieszkaniec, go, naprawiaj mnie to. Ty jeszcze, gościu. Idź może do kamieniołomu. Szczęście na razie jest spoko. Tu możemy domek ulepszyć, pewnie, że ulepszymy. Aha, nie wzrosło nam. No, trudno. Jeszcze jej... Wziąłbym... Tarczownika jeszcze jednego. Większą maksymalną... O jeden... Tak, to proszę. O 5%. Tak, tak. Ile mogę mieć tutaj? Ech, chyba można mieć maksymalnie. No, jest 3 na 3. A nie wiem w sumie. Dobra. Go tarczownicy. Tutaj siup. Przejmować mi ten teren jeszcze. Kolonizuj siup. Dobra, mamy to. Okej. Okay. Okej, okay, tu widzę już, Paweł skończył robotę. Także... Górników jeszcze, niech tutaj ulepsza nam. Dobra. A gdzie jest ten zwiadowca w ogóle? Aha, on tutaj zwiedza, no i dobre. Niech działa, chłopak. Tu jest jakiś niedźwiedź potężny. Ale nie wiem, czy ten niedźwiedź... Będzie jakiś mega OP. Nie ma lipy. Robimy go na chillku. Tu już 950 będziemy musieli dobyć żarcia, żeby skolonizować te kolejne tereny. Ale już się zbliżamy tutaj do tego Gaugana. On już tu ma jednostki. Także już niebawem. Już niebawem będziemy
Wiecie co, chatę łowców stawisz. Żeby produkcja żarcia się zwiększyła. Okej, dawaj, kosteczku. Tu mamy kolejne jakieś kamienie. Okej. Rani członkowie, to ci już są leczeni, tego zwiadowcy nie jesteśmy w stanie uleczyć. Co? Później. A jakoś ulepszały się jednostki. Chyba w kuźni teraz mogę te jednostki ulepszyć. Drużyna. A. Tylko 10 potrzebujemy żelaza. O kurde. Ale na razie nie mam na tyle żelaza. Spichlerz bym ulepszył. Tylko to mi na tym obszarze będzie 20% szybciej produkowana żywność. To mi tylko tyle da. Ja potrzebuję więcej miejsca w magazynie. Robimy kolejny spichlerz po prostu. Tylko gdzie? Bo tu już wszędzie już mamy. A, tu zrobimy. O, tu będzie dobry pomysł. Tu akurat jest jeszcze ten łowca. Dawaj gościu, idź tutaj, poluj na zwierzynę. Szczęście musimy jakoś... szczęście, szczęście. To tu by jednego jeszcze wysłał, jakiegoś ziomka. Kowal niech to na razie idzie. O, będzie gitarka. Póki co ten kowal nie jest potrzebny. Tu nie mamy żelaza zbytnio. Ta, 10 żelaza i dopiero będziemy tutaj sobie ulepszać. A coś, mi się wydaje, że coś jeszcze mieliśmy, jakiś budynek, który zwiększał szczęście. Czy te wieże może tutaj ulepszymy? A nie wiem. Dobra, idźcie tu, ziomki. Tu idźcie, o. Ten teren to na razie nie jest jakiś super potrzebny. Ten też. Aha, tu musimy zwiadowcy wysłać. Dylan przejmie ten teren. A on nic nie robi. Dobra, gościu. Dojdź tutaj, przejmuj. A my sobie teraz tu przejmiemy. Są te dwie walkirie. Damy rady. Tarczownicy są dobrzy. Powinni porobić te walkirie. Okej. O Jezu. Czekaj, 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 czekaj. Gościu. Nice. Dobra. Nice. Very nice. 950 żarcia. O matko boska. Tato widział, tyle jedzenia. Dobra, idź tutaj, zostań łowcą. Dobra, ulepszymy jeszcze to. Wyślimy tu jeszcze jednego łowcę, o. I teraz będzie żarcie, a żarcie. No teraz zima przyszła, to wiecie jak to jest w zimie. Och, ta produkcja żarcia strasznie nam tutaj pada. No, spożycie mi jest 40. Ale to za chwilę się ustabilizuje. Strasznie dużo drewna mamy. Musimy coś z tym drewnem zacząć robić. Nie wiem co, może byśmy sprzedawali? A, to jest całkiem... spoko pomysł. O, tu się kamieniołom już... wyczerpały się zasoby kamienia. Także tu jeszcze mamy jakieś kamienie, tylko tu jest chata. Tą chatę drwala trzeba rozpierdzielić.
I kopalnię postawić, o. Aha, ja ich muszę przypisać do domków pierw. O Jezu. Gdzie tu jest domek jakiś? Tu są domki, okej. Ten drwal go tutaj. Kolejny drwal go tutaj. Boże, ile teraz będziemy mieli cywili wolnych. Bardzo dużo. Du. 125 monet znaleźliśmy i te punkty. O, właśnie, te punkty trzeba te rozdawać. O Jezu, czemu ja tego dawno? Mogę to już dawniej korzystać. Ale dobra. I mamy do wyboru. Zyskujesz 15 kamienia oraz 10 żelaza. Szczęście wzrasta o 3. Aha. To jest dobre. I miał 50% mniej żarcia będziemy wykorzystywać. Bierę to. Dobra, tu jeszcze jednego musimy dać. Okej. Dobra, ten teren zaraz będziemy mogli już przejmować. Dobra, nice. Very good. Tu jednego mieszkańca trzeba wyspać. Siup. O, w sumie dwóch. No i patrzcie, jak teraz żywność nam idzie. Kurde, nice. Very nice. A i te drewno chciałem sprzedać, nie? Gdzie my mamy tego kupca? Halo, kupiec, gościu. O, tu jesteś. Kup. Nie, ja nie chcę kupować, chcę sprzedać. Nie da się. Tylko mogę kupować. Ale bida. To straszna bida. Dobra, myślę, że to by było na tyle w tym odcineczku. Dziękuję za obejrzenie całego odcinka. Zachęcam do komentowania, łapkowania. I widzimy się, ziomeczki, w kolejnym odcinku z Nordgardu. No, na razie. Trzymajcie się. Do następnego. Lo.